Witamy serdecznie w naszej domowej kuchni piłkarskiej, można powiedzieć. Dzisiaj w skromnych progach kuchni, którą udostępnili nam właściciele hotelu Jordan, goszczę Karola Linetego, najlepszego z polskich pomocników. Dzień dobry Państwu. Niebawem pewnie jednego z lepszych, raczej dobrze, najlepszego pomocnika w Europie, a potem na świecie. Życzę Ci tego, Karol, z całego serca. Jak rozpoczęłeś swoją przygodę z gotowaniem? Bo słyszałem, że Ty jesteś niezły as tutaj po prostu. No, czasu coś tam zdrowie ciekawego. Jakieś nicze cielęce masz w specjalitę, słyszałem. Znaczy nie, no, takie podstawowe, jajka, jajecznicę zrobić, takie sprawy. Takie rzeczy potrafisz, tak? Coś tam potrafię. Super. Ja powiem tak, jesteś tutaj w tym programie, ale to nie chodzi tylko o to, by nakręcić program, by ludzie coś tam ciekawego mogli zobaczyć. Chodzi o to, byś się również w tym programie nauczył gotować. Chodzi o to, żebyś zobaczył, jak można przygotować w dzisiejszym odcinku świeże, naturalne, delikatne śniadanie dla sportowca, dla piłkarza, by miał wszystkie potrzebne składniki, jak węglowodany, błonnik, żelazo, witaminy, by Twój organizm dobrze funkcjonował, nie był jednocześnie obciążony. Pierwszą rzeczą, którą dzisiaj przygotujemy, to będą naleśniki. Karol jest pożeraczem naleśników, bardzo je lubi w różnych postaciach. Dzisiaj zrobimy naleśniki na słodko z owocami. Karol jako wzór piłkarza, który prowadzi się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o odżywianie i tutaj nie dodaje i nie słodzę, taki jest fakt. Stosuje dietę bezglutenową. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Mamy tutaj mąkę bezglutenową. Karol, ja zrobię tak, wrzucę tutaj kilka składników, tak? No powiedz mi, bo jeżeli lubisz naleźniki, to jak się robi naleźniki, tak? Chyba jajone? Trzeba no coś tam się zdaje, na pewno też trochę mąki. Na pewno trochę mąki, dobra. Będziemy tak, zrobimy dzisiaj takie bardzo lekkie naleźniki. Również nie będą one zawierały laktozy. Zrobimy te naleźniki na mleku sojowym, czyli roślinne mleczko, mąka bezglutenowa. Mamy jajeczka wyparzone, naprawdę, proszę Państwa, musicie nam wierzyć na słowo, z ekologicznego chowu. Dodamy mleko. Ile właśnie tej mąki tak dodawać? Ty ubijaj. Mąki dodajemy tyle, żeby była odpowiednia gęstość ciasta. Ciasto musi być gęstości takiej dobrej śmietany, tak? O, jeszcze trochę. Postaraj się tak to ubić, żeby wymieszać, żeby nie było grudek, nie? Moi drodzy Państwo, ciasto mamy gotowe. Pokażemy je. Tu masz deskę, dam Ci nóż. Umiesz się tym obsługiwać? Ostry. No, myślę, że się nie skaleczę. Dobra. Weź w takim razie, pokroj banany. Wszystkie? Tam masz talerz. Nie, może jednego banana. Nie ma sensu wszystkich. Przygotujemy sobie dodatki do tego naleźnika. Nie będziemy go teraz smażyć. Zaraz to zrobimy. Proszę pokazać, jak profesjonalnie piłkarz kroi. Lepiej nie. Tak? Do naszych naleźników możemy użyć własnej domowej roboty dżemów ze świeżych owoców. Tu mamy czarną porzeczkę, tutaj mamy borówkę, a tutaj mamy malinę. Wszystkie te powidła słodzone są cukrem brzozowym, także też są bardzo zdrowe. Dobra. Mamy szybkie śniadanko. Oliwa z pestek. Oliwa z pestek winogron. Zdrowa, bezzapachowa, nie będzie nam niszczyła tutaj smaku. Ty będziesz nalewał? Jeżeli nie chleb. Tu masz nabierkę. Ja myślę, że tak 3/4 tej nabierki będzie idealnie. A na środek, nie? No, staraj się. Uwaga. Pierwszy naleźnik w życiu.
Proszę, bezglutenowy. Specjalnie od Karola pożyczę od ciebie tą łychę. Rozprowadzę troszeczkę to ciasto. Dobra. Widzisz, ładnie odszedł. Powiem Państwu tak, to nie jest prosto zrobić takiego naleźnika. Naprawdę, bo jeżeli ktoś mówi, a tam naleźniki, tak, tutaj facet pokazuje, cuda nie widy. Nieprawda. Naleźnik z mąki bezglutenowej jest bardzo ciężki do zrobienia. Naprawdę, to nie jest łatwa rzecz. I każdemu, kto uważa, że jest inaczej, to proponuję spróbować w domu. Przygotować takiego wyśmienitego naleźnika. Proszę, ciasto wymieszane przez Karola. Ręka mistrza dotknęła produktu. Naleźnik się udał. Mamy? O, świetnie. Tak, ja zaraz wezmę i spróbuję go podrzucić, wiesz? Nie wiem, czy złapiemy go z powrotem na patelnię, czy wyląduje na... O, udało się. No nie będę tak próbował. Jeszcze dwa programy i tak samo zrobisz. Dobra, mamy świetnego naleźnika. Teraz nasz wkład do tego naleźnika. To na patelnię teraz się wrzuca? Właśnie, jak damy na patelnię, te owoce nam troszeczkę zmiękną. Kiwi, nie? Tu mamy miód akacjowy. Damy odrobinę miodu akacjowego. Trochę bym pokończył. A? No. Naleźniki a la popcorn. Dobra. Mamy teraz miód akacjowy. I co tu my mamy? Mamy tak, błonnik, prawda? Mamy węglowodany. Proszę bardzo. Żeby dopełnić do szczęścia, otóż to danie, mamy tutaj niskotłuszczowy jogurt naturalny. Możemy dodać tego jogurtu. Wtedy danie nie będzie suche. Karol, twoje śniadanie. Dziękuję. Proszę bardzo. Jak nie wyszedł, to oszukuj, że wyszedł, nie? Powiedz, że jest super, nie? No, Mina będzie mówiła żeby inaczej. Nie było, bo wiesz, koledzy z Legii oglądają, potem powiedzą, że my nie umiemy gotować, nie? No co? Takie to cztery zjem, nie? Tak? Nie, bardzo pyszne na pewno. Tak, mamy... Tak naprawdę nie ma... Jest mleko, ale jest mleko sojowe, tak? Nie mamy laktozy, nie mamy tłuszczu, mamy mąkę bezglutenową, jajko z ekologicznego chowu. Kto wierzy, ten wierzy, kto nie, ten nie, ale tak jest. Do tego mamy świeże owoce, banan, błonnik, tak? Mango i kiwi, tak? Czyli wszystkie potrzebne witaminy. Do tego odrobina jogurtu niskotłuszczowego i tak naprawdę pełnowartościowe śniadanie. Wszystkie składniki, które potrzebujesz, masz w nim zawarte. I chodzi o to, żebyś tak proste śniadanie mógł sobie przygotować sam. Czyli wiesz już, jaka jest konsystencja ciasta, tak? Ciasto musi być o konsystencji gęstej śmietany. Jak więcej ciasta zrobię, to mogę na przykład schować do lodówki i mieć na jutro? A myślę, że bez problemu. Wiesz, tutaj nie ma produktów, które... Tutaj nie ma produktów, które mogą się zepsuć tak naprawdę, bo to masz mleko, mąkę, jajko i na następny dzień bez problemu możesz sobie przygotować. Ale mówię, przede wszystkim ważne jest to, by konsystencja ciasta była odpowiednia. Pamiętaj o jednej rzeczy, że masz mąkę bezglutenową, mleko sojowe. Nie jest łatwo zrobić taki naleźnik, to już mówiliśmy o tym. Konsystencja ciasta, dobrze rozgrzana patelnia, odrobina oliwy z pestek winogron, też żeby ci nie zabijała później smaku. Wylewasz ciasto, łopatka, lekko podważyć. Jak ci się uda i zostaniesz mistrzem, możesz. Można.
A teraz, moi Państwo, razem z Karolem przygotujemy drugie śniadanie i deser. Do jednego garka wsypiemy nasiona. Dobra. Teraz te nasiona, które tutaj mamy, zalejemy sobie wrzątkiem. Ile tego wrzątku? Około... Szklankę 100. No, nawet nie. 100. Chodzi o to, żeby to nie było zbyt wodnite. Nasiona chia, one po jakiejś chwili same zrobią się takie jak galaretka. Także sobie je odstawimy. W tym czasie mamy przygotowane owoce. Pokroimy. Pokroiłeś banana. Tak, świetnie. Podaj mi jeszcze papaję. Papaja to jest to? Nie, to jest mango. To jest papaja. O, świetnie. Dobra. No, jeszcze się uczysz, nie? Już wiesz, co to papaja. Wiesz, co to mango. Chodzi o to, żeby... Wiadomo, owoce. Zrobić taki koktajl, który podajemy na drugie śniadanie. Godzina 10-11, prawda? Piłkarze, słyszałem, że w ogóle wstają o 7 i już gotują. Także... Powiedzmy. Mamy mikser, możesz wszystko wrzucać do tego miksera. I co tam mamy? Mamy papaję. Tak generalnie owoce, które lubisz, możesz sobie sam coś takiego stworzyć, zmiksować. Komuś w brzuchu burczy. Co do tego możemy dać? Cytrynę. Limonkę. Daj też łychę miodu. Okej, dobra. Łycha miodu. Czy jak tak? Tak, i wyciskasz, nie? Leci tylko sok. Ręce myłem, żeby nie... Tak, dokładnie. Ręce myłeś, teraz drugi raz myjesz. Tu mamy nasze chia. O, proszę, można to pokazać. Taki się zrobił z tego betonik. Proszę bardzo. A tu też tutaj wrzucamy? Tak, wrzucamy tutaj. No, to lejemy. Poczekaj, sobie otwórz. Dobra. Teraz odkładamy. No. I masz takiego smoothiesa. Naturalnego. Możesz go jeść łyżeczką, możesz to wypić. Nie. Mogę cały zjeść? Dobra, moi drodzy, czas na deser Lecha Poznań. Taki prawdziwy, zrobimy go w barwach klubowych. Pierwszą rzeczą, którą robimy, wstawiamy mleko, używamy mleka bez laktozy, akurat jeżeli chodzi o piłkarzy. Wstawiamy mleko, tutaj mamy ziarenka tapioki, a takie pochodne manioku. Trochę więcej błonnika niż pszenica, niezłe. Teraz tak, podgrzewamy mleko. Wsypujemy ziarenka. Nie można tego wsypać, czy? Proszę? Nie można tego wsypać, czy całego? Nie, całego nie ma sensu. Mielibyśmy wtedy taki beton, żebyśmy mogli na tym cegły lepić i w domy stawiać, także nie ma sensu. Jeżeli chwilę to pogotujemy, zacznie nam się ślicznie rozklejać. W tym czasie możemy również dodać ziarenka. O. Łyżka jedna? Nie, na łyżeczkę starczy. Wiesz, akurat z niczym nie ma sensu przesadzać. Wiadomo, że... Tak z minutę, dwie? Tak się podgrzewa się? Przede wszystkim, jeżeli dodajesz same ziarna, czy ja, no nie musisz w ogóle tego gotować, nie? Bo widziałeś sam, co zrobiliśmy w tym garku. Natomiast jeżeli dodajesz już tapiokę, no to musisz chwilę pogotować, żeby zabić smak skrobi, nie? Bo będziesz po prostu czuł skrobię, tak jakby mąkę, coś w tym stylu, a to nie jest potrzebne, nie? O, zobacz, jak się ładnie zagęszcza, widzisz? Co się dzieje?
Teraz tak, no mleko jest słodkie samo w sobie, więc jakiś to fajny smaczek będzie miało. Okej. I mamy już gotowe, tak? Podzielimy to sobie na dwa. Jest jedno. Teraz sobie przełożymy czepakę tu. Uwaga, czary mary. Oczywiście nie jest to denaturat. Tu się takie rzeczy pije. Uzyskamy fajny kolor, zobaczcie. O, może jeszcze trochę bardziej, nie? Fajnie niebiesko było. Dokładnie, musi być niebiesko. Na pewno nie jest denaturat? Mamy tapiokę. Z chia. Wyłożymy sobie ją na dół. Proszę. To taki będzie power bomb w barwach klubowych. Powiem tak. Karol jest fanem tego deseru. Karol, pokaż. Raz niebiesko-białe. Barwy arcywspaniałe. Nie chcę tylko się częstować. Tak. Na pewno. Aż jem dwa przed meczem. Można. Karol zawsze zjada dwa przed meczem. Ja albo strzela dwie bramki, albo łapie dwie żółte kartki. I gotowe. Proszę. Tak jak Karol powiedział, on przed meczem zawsze zjada dwa, co zrobił, więc nikt więcej już dzisiaj nie zje, bo tylko na tyle mieliśmy produktów. Karol, powiedz mi tak, jak ci się podobało? Nie, na pewno to fajne doświadczenie, żeby ty wiedział, jak robić coś po prostu śniadania, aby było dużo witamin i mi starczało na treningi, no i wiedzieć, co mogę zjeść, na przykład, gdy mam trening rano, albo po południu. Dokładnie. Wiesz też, że kuchnia bioekologiczna, no w tej chwili jedni mówią, że to moda. Ja uważam, że nie, że w końcu wszyscy dojrzeliśmy do tego, by zdrowo zacząć jeść. Masz prosty przykład, że wszystko to, co dzisiaj używaliśmy, to produkty naturalne, już dostępne u nas w Polsce, więc wszystko można kupić, można sobie przygotować, nie trzeba biegać po restauracjach. No. Można zrobić sobie coś na szybko samemu w domu. Wiadomo, że ze śniadaniem zawsze jest problem, a śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, nie? Dobra, to w takim razie... Dziękuję bardzo. Dzięki.